Kolejny odcinek Urokiego Dokiego, baby. Witam was w świecie, jak on się nazywa? Ogrody Południa. Południa. I będziemy kontynuować Spyro Year of the Dragon już w drugim świecie, chociaż jeszcze raz sobie wrócimy pewnie w dzisiejszym odcinku do świata pierwszego, żeby dokończyć jeden niedokończony poziom. I tak jak obiecałem, będziemy sobie dzisiaj czyścić ten piękny level. O, cutscenka. Dobra, smoku, przetrwałeś nadspodziewanie długo, ale nie masz pojęcia, jakie niebezpieczeństwa na ciebie czyhają. Radzę ci brać pod pachę znalezione jaja i tego wyleniałego kocura i zabierać się do domu, póki jeszcze możesz. Chodzi mi wyłącznie o twoje dobro. Wyleniałego kocura? O kurcze, normalnie się przestraszyłem. Dobrze, i tutaj ponownie świat wygląda tak, o Jesus, ale to jest super. Sytuacja wygląda tak, że oczywiście cztery zwykłe poziomy, sierżanta ptaka będziemy sobie ratować, chyba on tak się tutaj nazywa. Zrobimy sobie oczywiście ten bieg cały na czas, ten speedway, ten szlak, pamiętacie, no tak to się nazywa, nigdy się nie przyzwyczaję do tej nazwy. A także boss i jeden poziom Sparksa, czyli znowu tyle samo do roboty i tyle samo jak w każdym innym świecie. Masakrycznie dobrze to wygląda. Wow. Kurczę. Właśnie, ciekawi mnie tutaj, o. Bo tutaj jest jeden z poziomów, ale trzeba go odpalić, jeżeli podejdziemy do łowcy. Hej, Spyro! Zoe powiedziała mi, że jeśli trafimy w to cudeńko, portal się otworzy. Może spróbuj upuścić na nie kamień. Tak, tak. Chodzi o to, że ja to sobie jem, tak jak w dwójce zresztą. I pyk. Jest portal do zaczarowanych wieży. Okej. Okay. Jak to się po angielsku? Enchanted Towers, dobra. Ma rację bytu ta nazwa. Autentico. Dobrze, tutaj są króliczki, a na samym dole jajko jeszcze będzie. O Boże, ta sekwencja pływania. A, nie znoszę jej. Jest jajko. I wodospadzik, pięknie. Dawid. Dawid i Goliat. A, te wszystkie animacje się powtarzają. Tutaj muszę akurat... Znaczy, dobra, inaczej. Jeżeli w oryginale tak było, a ja zazwyczaj przewijałem sobie te animacje tych smoczków, jeżeli w oryginale tak było, spoko. Odwzorowane idealnie. Ale jeżeli było tam, że każdy smoczek miał inną animację, a tutaj zrobili z 10-15, no to... Na leciutki minus, że tak powiem. Ale już się powtarzają te animacje. Tutaj ta fajna jaskinia. Lodowy szczyt, Ice Peak. Ładnie. Ale to ślizganie po lodzie będzie tragiczne. Chociaż nie jest takie złe. Ogólnie mi się wydaje, że to jest fajna poprawa w stosunku Spyro oryginalnego z 2000. Migacz. No hejka. Fajny smoczek. 37. Idzie nam ładnie. Lodowy szczyt. No tutaj będzie też sporo zabawy z bieganiem przede wszystkim, ale łatwo się zrobi ten poziom na stówkę. Sparks? Halo. Sparks nie działa, jeżeli co? Jeżeli jestem na lodzie, to Sparks nie działa. Au. No to powiedzmy, że dobrze wiedzieć. Bo tak czy siak, no wolałbym, żeby Sparks trochę pomagał. Super to wygląda, super. Mi się podoba. Autentycznie, jestem podjarany wciąż. Już mija prawie 2 tygodnie od premiery Spyro, a jestem podjarany. No, jak Spyro podjarany. Dobrze, pan uciekacz. Czy tutaj będę mógł go też tak wymijać, czy on się odwróci? Jak debil. Nie trafiłem go. Nie trafiłem go. Dobra, teraz go trafiłem. Trixie. O Jezu, grubasek. No nie, to będziemy przewijać, bo to już... To się powtarza za bardzo. Możemy od razu sobie sierżanta kupić. I kupię, i zrobię to. Pyk, pyk, pyk. Tam jeszcze jest skrzynka, ale to zaraz będziemy musieli użyć supermocy jednej, związanej z ogniem. A kupmy go. A, Spyro, mój druhu! Czarownica przyłapała tego pingwina na zabawie rakietami w fabryce fajerwerków. Jestem skłonny przekazać go w twoje ręce, jeśli tylko zechcesz uiścić drobną opłatę. 700, bierę. Co za naiwniak! To jest dosłownie najlepsza rzecz, jaką możesz dziś zrobić, Spyro. Właściwie jaką kiedykolwiek zrobiłeś. I tak, tam zdaję, ty wiesz, o co chodzi. Zaraz dostaniesz
pupę od niego. To jest sierżant Lot. Sierżant Lot, 90068. Czekam na rozkazy, sir. Chyba musisz poszukać swojego dowódcy, nie? Hej, a co to jest? To najnowsza broń wojskowa. Wyrzutnia rakiety DBX-9, majstersztyk. Czemu nie użyłeś ich, by uciec? No bo dysponuję ograniczoną amunicją. I chciałem zatrzymać ją do tego! O tak. Powiedz, skąd się tu wziąłeś? Sądziłem, że smoki wymarły tysiące lat temu. Cóż, pogłoski o naszym wyginięciu są odrobinę przesadzone. Po prostu chcieliśmy mieć trochę spokoju. Jeśli marzy ci się cisza i spokój, powinieneś trzymać się z daleka od mojej ojczyzny. Mam zamiar całymi tygodniami rozwalać nosorogi. Bywaj! No, okej. Okay. Chociaż mi się podobał bardziej dubbing anglojęzyczny tam. W taki sposób gadał. A tutaj taki typowy, zwykły dubbing. Baza sierżanta Lota. Okej, okay, czyli to jest sierżant Lot. Sergeant Bird. Bo jest Beard, no to to... Znaczy, czytam to tak, jak się pisze. Beard, no nie? No to to jest ptak. A Bird? Nie wiem, co to oznacza, ale to jest tak jak gra słowna pewnie. I tutaj akurat przetłumaczyli to jako Lot. No szkoda. Sierżant Ptak byłby lepszy chyba. No to by tak dziwnie brzmiało. What the fuck, o co się walnąłem? O drzewko? Nieważne. Tu jest też bardzo fajny poziom, Spooky Swamp. A tu będzie, o jak upiorne bagno, no ładnie. Hunter tutaj, łowca, mówi, ty umiesz na drabince wchodzić, Spyro, jesteś debeściak. I to tylko powie. Taka przypominajka z dwójki, bo przypominam, ja też nauczyliśmy się tej umiejętności. No ale i tak zabierzemy się najpierw za sierżanta na sam start, tak myślę. Okej, okay. To tutaj już z głowy. Teraz myślę, że... Tak, chyba już tutaj z głowy wszystko. Zostaje mi tylko na górę sobie pójść, czyli znowu takie dookoła tu chodzimy i tyle, nic więcej. Tak, i te wazy zaraz rozwalimy. Może nawet zabiorę się za to już teraz, żeby mieć z głowy. Sparks... Dobra. Zjadłeś. Nie na moje polecenie, ale zjadłeś. Nie chcę z tobą gadać, Zoe. Nie chcę. Dobra. Pyk, pyk. Pyk. Tam jest baza. Tu nie było. Jeszcze tu będzie ta jedna. Aż sobie trafię. Pyk. I jest. I jajko. Mati. Mati. Cześć, Mati. O kurde. Się skorupką bawi, czyli znowu typowe. A ty, królik, czego chcesz? Bambusowy taras. Bambu terrace. Mhm, zgadza się. Nie, nawet nazwy już mi się bardziej podobają tych poziomów. Dobrze przetłumaczyli. Znaczy, to nie ma za bardzo jak tego inaczej przetłumaczyć sensownie. Ale postarali się. Dubbing też nie jest zły. Myślę, że jeżeli jak na grę dla dzieci, to dobrze to zrobili. Wszystko. Jeżeli chodzi o spolszczenie. Może nazwy postaci, no ale na siłą rzeczy musieli, prawda? Jajo kolejne. Moldest. A ta skorupka to... Aha, dobra. Tylko dlatego. No jest jeden błąd, jak widzę, że jak ten się teleportuje, to skorupka tak znika w Trymiga po prostu. No i poziom Sparksa, do którego znowu dostępu nie mamy, pod warunkiem, że zrobimy sobie cały drugi świat. Okej, 336. Na bank jeszcze tutaj gdzieś pominąłem. Za portalem? Nie, już wziąłem. Przed chwilą. Tu piątaczek, tu to. Sparks mi pokazuje w tamtym kierunku. Dobra, wydaje mi się, że to już jest ten moment, żeby za skrzynkę się... Nie. Hej, Spyro! Tak, tak, tak! Ja już rozwaliłem te donice. Dzięki za sugestie. O, piątak jeszcze sobie leży, jak ładny. Pyk. I z głowy, chyba. Chyba. Nie, jeszcze. A tutaj są wazony. A, zbany. Jeszcze gdzieś jedynka. A, pod wodą. Dzbańska jedynka się ukryła. Okej, wszystko. Czy to wszystko? Tak, 5 na 5. Poziom ukończony w 100%. Zawaliście. Ja mam takie pytanko, które chcę akurat sprawdzić. Dobra, nie będę tego sprawdzał. Czy jak już uwolniłem sierżanta, to czy mogę teraz iść z powrotem do tamtego poziomu?
pierwszym świecie, ale najpierw wolę sobie przejść sierżanta Lota. Baza sierżanta Lota. O kurczę. No tutaj też będziemy się troszeczkę bawić, bo tutaj latanie sierżantem Lotem, a jestem ciekaw właśnie, jak wyjdzie. Nie należy do najprostszych, od razu mówię. Szybko się załadowało w miarę. Kurczę. Muszę wyszkolić kolibry. Jeśli mamy zamiar zaatakować czarownicę, muszę osiągnąć szczyt swoich możliwości. Ta muzyka! Tyry. O, w pytkę. Jak ty latasz? Ty w taki sposób teraz latasz? O kurczę! Czy mogę sam oberwać? Nie. What the fuck? To ty teraz w taką masz animację latania. Wow. Sierżancie, sytuacja wygląda następująco. Wczoraj o 18.45 zaatakowały nosorogi. Mhm. Broniliśmy się najlepiej jak potrafiliśmy, ale bez wsparcia dowódcy nasz opór okazał się bezskuteczny. Przed 19 oddział został rozgromiony, a nosorogi przejęły kontrolę nad bazą. Najgorzej. I naszym zadaniem jest uwolnienie takich 5 ptaszków. No to już będzie pierwszy. A nie, podchodząc po prostu, tak. O nie, te z kwiatkami są najgorsze. Ach, nie znosiłem ich. Tutaj chyba, teraz będzie wszystko. Ale jak on... on tak lata, dobra. To jeszcze inaczej, mogę przytrzymać W. Ale śmiesznie. Ja sobie o tak będę strzelał, bo to jest praktycznie samonaprowadzające. I do rozwalenia to. A ty sobie przechodź. Ops. Balony. A to bardzo samonaprowadzające jest. O kurczę. Chyba... strzela normalnie. A się za nim ukryłem. Dzban. Tutaj rozwalimy rakietką jedną, ale nie tymi, które posiadam, tylko taką, którą będę mógł spuścić w dół. Bo widzicie, mam taką kamerę w dół i ona się bardzo, bardzo, bardzo przyda. Pyk, pyk, gdzieś tutaj będzie jeden dzban. Co rzuca czymś? Nie? Tutaj nie ma? O, wiewiór, lol. Pewnie za to jest punkt umiejętności, jak dobrze pamiętam. Myślałem, że tutaj jest coś jeszcze niż, nie wiem, jakiś balon wiszący czy coś. Ale okej, najwyraźniej nie za dobrze pamiętałem. O, jacie. Sierżancie, prowiant wroga został przejęty. Z pustymi żołądkami daleko nie zajdą. Ja lubię tą powagę akurat tej planszy. Takie sierżancie, to sram, to tamto. Powtarzasz się, Siegfried to był. Sierżancie, nosorogi zablokowały wyjście z jaskini pancernymi drzwiami. Musimy się wydostać, a wysadzenie ich jest niemożliwe. Trudno. Niech pan zabierze ciężarki i przetransportuje je na przyciski, które znajdują się po obu stronach drzwi. Po osiągnięciu pozycji wystarczy wcisnąć szarżę, by opuścić ciężarki. Wciskając akcję raz, spojrzy pan w dół, a robiąc to ponownie w górę. Tak. Takie rzeczy będę przewijał. Dobra, i tutaj właśnie te łapacze całe są najgorsze. I to jest tak bardzo samonaprowadzające. Gorzej niż, znaczy lepiej niż Spyro 1. Znaczy, w oryginalnej trylogii, o tak. Bo patrzcie, wszystkich praktycznie zdjąłem. A tak to zawsze musiałem bardziej celować. Czy tutaj jeszcze nikogo nie ma? Nie. Tych dzbanów jeszcze mogę pozabijać. Ale nie, no ja na razie punktów umiejętności nie zbieram tak czy siak, więc zajmę się już tym. I zaraz sobie pozbieramy wszystko. Ale się fajnie lata nim. Pyk. I jeszcze taki drugi ciężarek, o tam jest. Masakra. Jest tak dziwnie, ale przyjemnie. Przyjemnie się gra w remasterowane te postacie. Pyk. Samo spadło. No i teraz zbieranina tylko. Wiewiórka mnie nie interesuje, czy co to jest. Ale ten ptaszek już bardziej. Jeszcze tu chyba na górze? Nie. Tutaj. Jak ktoś tam strzelał? Ktoś rzucał we mnie? Mi się tylko wydaje. Okej, dopiero za ścianą tutaj będzie coś. No i chyba tutaj wszystko, jak na razie, z diamentów. I patrzcie, wystarczy, że o tak będę strzelał i chyba tak. Samo tak naprowadzi na nich. Idealnie. Ja nie narzekam, bo to jest szybsze eliminowanie tych postaci. Autocelowanie takie. Pyk. I pyk. A czy w skrzynkę trafię? Pewnie, że tak. Ej!
To jest spoko. Ale animację ma fajną, kurczę. Ja słyszałem, że w Spyro Trójce niby tam z animacjami inna firma w ogóle robiła niż Bob's for Toys, czy tam Toys for Bob. Że tam z Indii ludzie to robili, ale nie no, jest dobrze. Dobra, was wszystkich pościągam. Czy ja wszystkimi tymi rakietami tak pościągam ich? Nie. Misja ukończona. Wspaniale, że pan wrócił, sierżancie. No hej. Ryan Lee. Dziwne imię albo nazwa. No, śpiący grubas. I zasnął. Co za głupi grubas. Dobra, teraz możemy tych wrogów sobie porozwalać. I mieć spokój. Patrzcie. Dobra. Patrzcie, jakie to było proste. Od razu sobie podlecę tutaj. O kurde, ja to ominąłem. Mhm. Okej, udało się. Było blisko, ale się udało. Dobra, trzeci uratowany. What the fuck, ta kamera. Maszuje ciągle X-a na padzie. Jeszcze ani razu nie obrywałem. To ciekawe. Czyli najwyraźniej tak przyjemnie mi się gra tym sierżantem. Dobra, jeszcze tutaj wrogów trochę jest. O. Na pewno jeszcze będzie tutaj do zbierania. Oj, sporo. Właśnie, ten dzban. A już myślałem, że mnie trafi. Pyk. Przyjemnie jest, oj, przyjemnie. Jeszcze Bentleyem jak będę grał. Agentem tym 7, czy jak mu tam było. No tak, jeszcze przecież te balony. Ci wrogowie, wszyscy. To i tak jeszcze będzie zbierani na ostra. Pyk. Proszę mi tutaj trafić i tutaj chyba na dole? Ta, jeszcze na dole. Dobra, podskoczę sobie. Oj. Odsunę się. Halo. Bird? A, nie ma tak. Nie ma tak. Dobra, i teraz faktycznie możemy się zabrać za zbieranie tego wszystkiego. Mozolne, ale... Ale mi się, kurczę, podoba. Ptaszek uratowany. O kurczę, wiewiórka sobie tak wyszła. Ale teraz najpewniej wyjdę sobie po rakietkę jedną. Tutaj była jedna. Znaczy, dostajemy z automatu 3. 4? Wow. Mhm. I możemy to wszystko zebrać. Luz. Kolejna gdzie jest? Nie wiem, ale tutaj jeszcze piątka. Ileż w ogóle mamy? 340, tu 500 potrzebujemy, wow. Co każdy świat będzie coraz więcej potrzeba nam diaksów, niestety. I to wszystko spadnie na dół. Spadło? Ta, spadło. Tu. Do góry. A nie, jednak nie. Chociaż jeszcze zaraz, wait. Tak, tutaj, tak myślałem. I czy tutaj jest? A, jeszcze tutaj jest to wszystko. I całą górę wyczyściłem. Luz. Ale tej góry jeszcze nie wyczyściłem. I to jeszcze pewnie będzie jeden wróg. Ale na początek żyćko. A nie, nie ma wroga. To już go musiałem zabić wcześniej. Ty. Cóż za przypadek. Ile już nam brakuje? Mogę sobie więcej wziąć. A w taki sposób. 414. Pamiętam o tamtej skrzynce. Sparks, w ogóle ty mi pomóż. Pewnie, że tutaj gdzieś na dole. No pewnie. Pyk. Dziwnie się tak nim lata. Okej, Sparks. Aha, tu jeszcze mi pokazujesz. Gdzieś dopiero tu. A, tu dycha. Tu jedynka w ogóle sobie tak leży. What? Aha, okej. I dopiero tam za ścianą. Dobra. Tak, za ścianą.
Dobra, czyli tu już chyba mi się wydaje, że wyczyszczone. Bo jest taka nawet nie, nie jest równa liczba. To mi się wydawało tylko. Okej, okay, skrzynko. Balon? Balon. Ha! Tak myślałem. Że zdzbanie i na pewno któryś jeszcze balon zgubię. Jeszcze jeden balon. Pewnie, że tak. Kurde. Jednak pamięć mnie nie myli. Dobra, i dopiero jeszcze tutaj gdzieś ma być. Tak w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Ale ukryli. Ale ukryli, niemiło. To poleciało dziwnie. No i okej, dopiero tam skrzynka. To już chyba teraz faktycznie będę miał wszystko. Czyli nie tu, aczkolwiek tu. To już mogę tak wszystko rozwalić. Bomby lota. Brakuje mi malutko. Panu dziękujemy. Panu też dziękujemy. I reszta powinna być tu. Ale zanim ty mi dasz jajko... Nie. Sierżancie, zanim mnie schwytano, odebrałam agresorom to jajo. Okej, okay. Nikita. Sierżant Nikita, cześć Roy. Dobra, animacja jednak... Patrzcie na tego ptaka. No jednak mi się ta animacja nie podoba, patrzcie. Stoi całkowicie nieruchomo i tylko skrzydłami macha. No lipka. Wszystko! Cały poziom. Opuść poziom. Wyjdź. 21 minut. Idealnie, żeby wrócić jeszcze do pierwszego świata. Kurczę. No jest dobrze. Czyli sierżanta już mamy całego. W ogóle mogłem od razu tutaj przejść do menu wybierania poziomu i przejść do tamtego. Drań ze mnie. Dobra. Ale trudno. Przejdziemy sobie za chwilkę. Czyli jak podsumowuje sierżanta Lota? Sierżanta Birda. Dobrze się gra. Zdecydowanie lepiej, chociaż za bardzo ułatwieniem jest, ale mi to aż tak nie przeszkadza, za bardzo ułatwieniem jest oczywiście to za mocne na auto naprowadzanie rakiet. Panie Spyro, przepraszam. Musi pan wrócić tutaj. Podróżuj. I tak, tutaj będzie reszta diaksów i będzie reszta dwóch jajek. Ja się bardzo cieszę, że tak się ładują te poziomy, że mogę sobie tak przechodzić pomiędzy poziomami, nie muszę wchodzić do tego balonu, nie muszę wracać do pierwszego świata, nie muszę iść do teleportera, wchodzę w przewodnik i pff, tyle. I to jest bardzo okej. Okay. Więc Bird jest dobry, zobaczymy jeszcze jak z Bentleyem będzie, tym Yetim, co atakuje tym swoim młotem lodowym i agentem Seven? Nie, jak on miał? Nie pamiętam szczerze. Kurczę. Dobra, was mam gdzieś, bo mogę sobie przejść już tędy. Tak, to jest właśnie to ułatwienie, o którym mówiłem. Znaczy to akurat było w oryginale. Pyk, pyk i sierżant jest już. Wejdź do środka, stary druhu. O, jak się szybko załadowało, no i ładnie. Okej, okay, naszym zadaniem jest wzięcie tych głów totemów na totemy. I tyle. I takich jest chyba 5? Bodajże tak. Tylko gdzie jest jeszcze jajo? Bo pamiętam, że było w jakiejś takiej skorupie. Balony oczywiście. Już nie pamiętam gdzie jajo. Dobra, nawet nieważne. Te głupie ptaki się odradzają niestety. Halo, halo? No, dobra. Zaraz sobie tą główkę weźmiemy. Ale oczywiście, że jeszcze musimy pozbierać. Ile nam tutaj brakuje? No, trochę brakuje. Ale wszystko już tu powinno być. Okej, okay, z drugiej strony sobie wylecę. Bo właśnie, diamenty. I powiedzmy, że tutaj umieszczę. Tam kolejny będzie totem. Właściwie. Jeszcze tutaj przecież diaks. No tak. Ślimak znikąd. Dycha i piątka. Ładnie. Ice'u więcej. Okej, okay, tutaj ptaszory będą nam przeszkadzały. A tutaj co się dzieje? Co to za droga była? O Jezu, kamero, halo, halo. Halo. Aaa! Najpierw hajsy. I teraz to.
Dobra, ptaszorysio. Na spokojnie, mi się nie spieszy. Dobra, teraz mogę. Jeszcze chyba dwa będą. Ta, nawet mi tak pokazuje. Tutaj to umieść. Gdzieś będzie to ukryte jajko. Tylko gdzie? Jak po prostu od tak sobie wlazłem. Brakuje mi 20, tak. Tak. Okej, okay, ja tutaj nie widzę. Okej. Okay. Luz. Pyk, pyk. I na spokojnie. To już było ostatnie? Wow. Nie, jeszcze nie. Tam byłem. Tam mnie nie było. Okej, okay. A tu jajo. Jep. Luna. Cześć, Luna. Prum. Biedna. 44 jaja, zaraz będzie 45. Ładnie. I tutaj będzie ostatni totemik i pewnie ostatnie diaksy. Tak, tak mi się wydaje. Nie! Jeszcze dwójki mi brakuje. W takim razie. Tu cię jeszcze nie umieściłem. To zaraz znajdziemy tą dwójkę. Bezproblemowo. Pyk. GG. No i jak? Bawię się w chowanego z przyjaciółmi. Jeśli nie odkryję, gdzie pochowali głowy, nie przyjmą. Przyjmij to jajo na znak honorowego członkostwa w klubie. Okej, okay, zbagowało się. Super. Bo nie wziąłem od niego tak właściwie zadania, no nie? Ale dobra, nieważne, mamy jajo. No i ciesz się. Czegoś takiego jeszcze nie było. Mam nadzieję, że to nie jest zły znak. Chyba nie. Hajsy. W tamtym kierunku. Okej. Okay. Gdzie tutaj? Może o tu? Nie no, zaraz. Wow. Gdzie to jest? Gdzie dwójkę mi pokazujesz, Sparks? Czy ty mi próbujesz jakoś... Okej, jeszcze poszukam może przez te inne wrota czy coś. Kurczę, bym się zjarał. Nie no, Sparks mi konkretnie o tu pokazuje gdzieś. Może tu się zgliczowało? Gdzie ty mi pokazujesz? Gdzieś to tutaj powinno być. Widzicie? Sparks mi pokazuje stricte tu. Jakby się błąd zrobił. O, wow. To ja może wyjdę i wejdę. Bo coś mi nie pasuje bardzo. Tak, już wchodzę. O-oł. To wiecie co, ludziska? Ja mam taki pomysł. Ja zakończę już tutaj ten odcinek po prostu. I ja przeczytam sobie na internecie, czy coś jest nie tak, czy jakiś jest błąd, czy może gdzieś indziej w tym poziomie po prostu to jest. Bo coś jest nie tak zdecydowanie. Ale tak, postaram się, żeby na następny odcinek już było 400 z powrotem, więc zrobiliśmy cały pierwszy świat już, no i kawałek drugiego. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę, komentarz, suba i dzwoneczek i wszystko chyba tak. Hej, hej. Dogrywam tę część po zakończeniu od razu tamtego odcinka. Słuchajcie, jeżeli się zabijecie jako sierżant Bert, to zielony kryształ się pojawi, więc to jest błąd, przeczytałem na internecie. Jeżeli ktoś jakikolwiek będzie miał z tym problem, musicie się zabić w lawie najlepiej i po prostu to się pojawi. Taki błąd. Trzymajcie się, hej.